tvpodkarpacie.pl. Za sprawą maratonu pisania listów organizowanego przez Amnesty International sanaczanie mogli wyrazić swój sprzeciw wobec łamania praw człowieka. Akcja po raz drugi odbyła się w sanockim ekonomiku. Każdy mógł napisać list i tak też zrobiła dyrektor szkoły Maria Pospolitak, która wystąpiła do prezydent Gwatemali w sprawie Marii Isabel Franco. W 2001 roku 15-latka została zgwałcona i zamordowana. Roxana Baldetti, wiceprezydent Gwatemali, w czasie akcji przedwyborczej obiecywała kobietom, że zajmie się tym problemem. Do dzisiaj nie zrobiła nic. Dlatego też swój list skierowałam do właśnie pani Roxany Baldetti, wiceprezydent Gwatemali, przypominając jej obietnice, jakie złożyła obywatelkom Gwatemali. Natomiast Żaneta, uczennica ekonomika, swój list skierowała w obronie Azy Hilal Ahmad Sulejman, Egipcjanki, która podczas manifestacji antyrządowej została zaatakowana przez żołnierzy. Została pobita za to, że właśnie w nim uczestniczyła, straciła przez to słuch i ma problemy z pamięcią. No, uważam, że jako kobieta została niesamowicie dotknięta. I co najgorsze, błagania o sprawiedliwość dla jej oprawców kończą się na niczym. Więźniów sumienia i innych osób narażonych na łamanie praw człowieka na całym świecie jest setki tysięcy. I dlatego akcję Amnesty International w sanockim wydaniu należy ocenić jak najlepiej. tvpodkarpacie.pl